Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Piwus. Witam was w kolejnym odcinku Cyberpunka 2077 na moim kanale. Moi drodzy, zaczniemy sobie od tego, że ściszę słuchawki, bo zapomniałem to zrobić chyba. A nie, jest okej. Dobra, niech będzie tak. Moi drodzy, zaczniemy sobie od przeczytania komentarza od FIFO, ponieważ jest bardzo obszerny jak zwykle i daje dużo wiedzy. Tak więc, jeśli chodzi o wszczepy, to jeśli masz ich schemat, możesz je samemu wytworzyć i potem wszczepić. Okej. Sprawdźmy to, bo jesteśmy dalej w tym samym miejscu, w którym skończyłem poprzedni odcinek. Czy mam jakieś schematy wszczepów? Wytwarzanie. Granaty. O kurka górka, mogę sobie granat zapalający zrobić. Zróbmy je. Okej. Ja mogę tworzyć amunicję. Yo, fajne, nie wiedziałem o tym. No tu mamy bronię do wytworzenia. Kurka górka. O, karabin precyzyjny typu Power, 90 obrażeń. Ej, fajne to jest. Podoba mi się. Ale zużywalne, czekajcie. Broń białą też mogę sobie tworzyć. Mam... Aha! Haki to są haki do wytworzenia. Ja myślałem, że kupiłem hak, to chyba, żeby sobie go wszczepić. Dobra. To garnę to później. Ale z tego, co widzę, nie mam tutaj żadnych schematów dotyczących wszczepów. Ale okej, rozumiem to, co tu jest napisane. I odkryłem też nowe rzeczy, także dzięki. Wyższe generacje wszczepów są wtedy, jeśli wbijesz odpowiedni level postaci. Zazwyczaj co 10 leveli są nowe. Polecam ci jeszcze ulepszać zdolności techniczne, gdyż jeśli dobrze pamiętam, są takie, które pozwalają ci mieć więcej wszczepów lub możesz pozwolić sobie na ulepszanie rzeczy takich jak na przykład wyrzutnie rakiet, które masz wbudowane w ciele, ale one są od wysokiego levelu postaci i są drogie. Okej. Okay. Zdolności techniczne to jest coś, w co będę musiał zainwestować, bo to nam chyba pozwala, jeżeli się nie mylę, otwierać zamki, jakby budowa ciała i zdolności techniczne pozwalają nam otwierać drzwi, które są zablokowane, przynajmniej tak z tego, co pamiętam. Więc teraz pójdziemy sobie na pewno w zdolność techniczną, jeżeli wbije poziom dzisiaj na przykład. Kolejna rzecz, ogólnie to ceny są zawsze różne, w zależności u kogo je kupujesz przedmioty. Ich cena zależy od tego, jak wysoką mają generację. Domyślam się, że im wyższa generacja, to będzie drożej, ale kurwa 23 tysiące albo więcej, masakra. Ale dobra, będziemy zarabiać pieniądze, a będziemy to ogarniać na pewno. Dodatkowo po tej misji fabularnej polecam ci zrobić misję z panem, ponieważ jeśli ukończysz z nią wszystkie misje główne i poboczne, będziesz miał odblokowane dodatkowe zakończenie gry. Tak więc, moi drodzy, pójdziemy sobie do... To jest koniec już komentarza FIFO, także dzięki FIFO za komentarz oczywiście. Pójdziemy sobie do panów policjantów, żeby zakończyć tę misję, którą mamy teraz odpaloną, i później pójdziemy do panam. Miałem w planach zrobić misję o Takemury, ale to zrobimy na przykład w następnym odcinku, to nie jest żaden problem. Tak więc, moi drodzy, idziemy sobie do szybkiej podróży, żeby to uskutecznić jak najszybciej, żeby tam nie jechać, bo to jest bardzo daleko. Także tak, wybierz miejsce docelowe, potrzebujemy naszej chałupy. To jest tu, szybka podróż, cyk. Lecimy tam. Musimy im powiedzieć, że to jest żółw i że on tęskni za żółwiem, a to jest człowiek. A ja myślałem, że to, cały czas myślałem, że to jego partner jakiś czy coś. I chyba Wi też tak myślą. Ale nie jestem pewny. Dobra. Gdzie oni są? A, to ty. O, tu. Gadałeś z Barym? Postanowił się w końcu ogarnąć? Jak matkę kocham. Mendes! Hej, a... Co właściwie wiecie na temat tego zmarłego przyjaciela Barego? Nie za wiele. Rzadko o nim mówił. Kiedyś wspomniał, że tylko on jeden potrafił go wysłuchać. Cieszę się, że miał kogoś takiego. Barry jest w marnym stanie. Tak marnym, że wolał gadać z żółwiem niż z wami. To miało być śmieszne, czy jak? Nie, tylko prawdziwe. To cholernie smutne. Barry źle znosił pracę w policji. Kpiłeś z jego problemów, więc o nich nie mówił. A poza wami miał tylko... żółwia. Najlepszego kumpla. Pamiątkę po babci. Przynajmniej póki nie zdechł. Nie wierzę, kurwa nie wierzę. Robisz mnie w wała? Nope. O, gdybym miał opanowanie na 12, to mogłoby być ciekawie. Ale no cóż, nie mamy niestety, więc obejrzyj nagrobek. Nagrobek w kolumbarium mówi sam za siebie. Ale dlaczego nas okłamał? Mówił o tym żółwiu, jakby chodziło o normalnego gościa. Też tak myślałem. A jak zareagował Mendes, gdyby Barry wyznał, że gada ze zwierzętami? Jezu, Barry. Myślałem, że dramatyzuje, że zaraz mu przejdzie. Muszę z nim pogadać.
Najwyższy czas. Przydałoby się, dzięki koniecznie. Pomoc. To dla ciebie. Transfer pieniędzy w toku. Ciekawe, ile dostaniemy za to. Sprawdź, co stało się z Barrym. Jeżeli on sobie coś zrobił, to będzie źle. 2000, całkiem nieźle. Właśnie mam broń do posprzedawania i też muszę się zająć na pewno wybraniem tych wszystkich odpowiednich jakby ubrań. Żeby mieć jak najwyższy, powiedzmy, poziom pancerza i tak dalej, różne bonusy, a nie tylko fajnie wyglądać. Ale tym zajmiemy się kiedy indziej. Na razie to nie jest główna rzecz. Nie wchodź ludziom pod nogi! Ty! Pałuj się stąd. Kurde! Chcesz pogadać? Petrowa mówiła, że twoja ostatnia sprawa była ciężka. Szef kazał ci milczeć, nie? Miałem kiedyś podobny przypadek. Dzieciobójstwo. Gość był w zarządzie Petrochemu, więc korposi przejęli sprawę. Ciągle jeszcze pamiętam koszulkę tego małego. Zielona, z takim śmiesznym żółtym kotem. Aha. Okej, dobra, żyje. No dobra, moi drodzy, więc zadanie wykonane. A te panie dalej, znaczy pan i pani chyba. Dobra, nie będę oceniał, nie wiem. Szybka podróż jak najbardziej, nie będę się tutaj rozdrabniał. Gdzie ona była? Tu. Wybierz miejsce, idziemy do pana. Tak jak powiedziałem, chciałem zrobić misję u takie mury. Nie wiem, mam wrażenie, że delikatnie ta kamerka jest inaczej, ale dobra, jebać to. Jebać to. Czy ja mam tu jakieś... O, mam fast travel, boże, jak pięknie. Sunset Motel. Tam się wybierzemy. I zobaczymy, co u pana w takim wypadku. Tak, wracamy do misji głównej. Swoją drogą. Nie wiem, czy w sumie tamta misja też nie była główna w jakiś sposób. I tak jak FIFO powiedział, będziemy mieli u niej dodatkowe zakończenie, tak? Czy dodatkową opcję zakończenia? Już nie pamiętam tego. Skrytka 16 tysięcy. Nie, 160 tysięcy, co ja przeczytałem właśnie. Klucz do pokoju Jackiego. Mógłbym powywalać niektóre te rzeczy, perfumy, na przykład jakieś, nie wiem, kalumet, co to chyba jest w ogóle? Szczypce medyczne. 5 razy. Nie wiem, co róbcie, to kosztuje coś. Dobra, moi drodzy, nie chciałem tu wejść, tylko chciałem podejść do tego pana i sprzedać mu bronię. Które są mi zbędne, a pieniążki zawsze się przydadzą. Co masz na sprzedaż? Broń. Najlepszą na Badlandach. Pokaż mi to. Aha, i to jest schemat za 32 koła, czyli ja pokupowałem za 1000 te schematy to były. Ach, ja myślałem, że to są bronie. Czy haki, o haki mi chodziło, tak. Stolet maszynowy typu Power. A co ja aktualnie mam na wyposażeniu? To... Kurczę, nie wiem, co mam w wyposażeniu. O, lipka. Ej, to są schematy granatów. Granat zakażający molotek. Yo, ile to kosztuje? 8000, tak? Nie. Tak. 8000. Ej, dobra, to są schematy też. Muszę o tym pamiętać. Dobra, moi drodzy, teraz tak. Cofnijmy się. Postać, bo ja muszę wiedzieć, co ja mam. A nie, WQ to jest. Pistolet maszynowy, pistolet i młot mam. Czyli ten fioletowy, to i to. Dobra. Tak sobie myślę. NCPD na tym odludziu nie musisz się przejmować. Kontrolami od korporacyjnych dostawców też nie. To może masz coś ekstra? Coś, czego nie dostanę w mieście. Coś się znajdzie. To ciekawa rozmowa. Dobra. Teraz tak, to jest karabin trzeciej generacji, szturmówka. Karabin precyzyjny, ale on jest ikoniczny na 3+. Na 56. No ale ja lepszy mogę sobie wytworzyć, jeżeli chodzi o obrażenia, nie? Więc jakby... whatever. Czekaj, sprzedaj, róbcie to na pewno. Go. Dobra. Teraz tak. Pistolet. Jak to się robi? Dodaj do ulubionych, sprzedaj. Okej, to... Snajperki nie będę sprzedał. Snajperkę mogę sobie ewentualnie wrzucić
do schowka. Mam tylko jedną snajperkę, miałem więcej. Miałem dwie snajperki. Mam jedną. Czy ja rozmontowałem snajperkę przez przypadek? Mogło tak być. Mogło tak być, nie wykluczam tego. Podwójna strzelba. Sprzedajmy te strzelby, bo na razie ich w sumie nie będę używał. Ja wiem, że one są dobre i tak dalej, ale one są mi zbędne póki co. To mamy maszynówkę, to i młot, więc resztę możemy w sumie sobie selnąć. Dobra, pistolecik, pistolecik, pistolet maszynowy, to już 72 tysiące z tych samych broni. W sumie te noże na przykład z neurotoksyną, jakaś siekiera, która jest mi zbędna, pałka policyjna, ja mam młot, które zadaje dużo więcej obrażeń. Mam katanę, mam maczetę, więc te noże w sumie też mógłbym posprzedawać. Pałkę jednoręczną też mógłbym sprzedać. Dobra, cztery sobie zostawię. Już mamy sporo miejsca wykuł. Tak swoją drogą. Ej, tu mamy jakieś ciuszki. Mamy jakieś ciuszki, które są mi też zbędne. Trampki V. Bo wiecie co, to sobie już posprzedaję może poza odcinkiem. Na razie te najważniejsze rzeczy, które chciałem zrobić wcześniej. Karabin precyzyjny. Karabin maszynowa, tak na sekundę. 24,20. Dobra, też go sprzedam. Snajperkę, jak już mówiłem, sobie zostawię. Ten pistolet maszynowy ma 23, a ja mam 24. Ten ma 90 w ogóle. Karabin precyzyjny. Jo. Mocne. Tylko, że ten wali jakieś dziwne te... kryty. Takie mocne dość. Dobra, to możemy też sprzedać. Okej, póki co zostawmy taki setup. Być może jeszcze z czegoś skorzystam tutaj. Wolnego! Idziemy do pana. Koniecznie. 11 minut odcinka, idziemy do pana. Tu jest? A ty się z nią przyjaźnisz, czy co? Gadamy czasami. No to dla ciebie robi wyjątek. Autofixer Archer. Ej, właśnie, ja mogę też kupować sobie autka. Kurczę, to jest tyle rzeczy do roboty. Czy da się jakoś lepiej zarabiać? To jest bardzo ładne autko. Ju, no są. To jest ciekawe. No, są ciekawe autka, muszę przyznać. Cortez, Alvarado, ja chyba tego mam. Jakąś zmodyfikowaną Caliburn. Czekajcie, a czy jest do kupienia Outlaw, okej. Motocykle. Porsche, już go mam. Chciałem zobaczyć, czy jest Cybertruck do kupienia, ale nie ma go. Dostałem jakiegoś SMS-a, nowe zadanie Pizza Party. Judy, mam pomysł. Poza tym... Czekaj. Nie będzie kazać, że za pomoc chmurami. Nie chcę myśleć o tym, co by się stało, gdyby ci tam nie było. Poza tym myślę, że w końcu mam coś, gdy powinnam pomóc. Teraz nic konkretnego ci powiem, ale za parę dni jeszcze jednego miłego dnia. Dzięki, Judy. Pizza Party? Co to jest, kurwa, Pizza Party? Aha, to jest po prostu telefon od Judy. Okej, nieważne. No, chyba się umówiliśmy. Wróć, jak się ściemni. Czy mogę przewinąć czas jakoś tutaj w tej grze? Była chyba taka opcja gdzieś. Baza danych. Czekaj, dziennik. Postać, mapa, ekwipunek, szczepy. Nie możesz w tym momencie przewijać czasu? Dlaczego? Kurka, dlaczego? O, przewin czas. To jest ten motyw Wiedźmina. Taki fajny. Północ, czekajcie. Otwierć. Przewiniemy sobie czas i poczekamy, aż będziemy mogli pogadać z panem. Kolektyw Bartmosa? Obudź się i innych dołącz do naszego kolektywu. Co to kurwa jest? Czerwony wieszcz. Kolejne zadania mi się odblokowują. Także fajnie. Dobra, panam. Cześć. Hej. Sprawdzałam zawieszenie. Hydraulika musi być sprawna. Czeka nas niezła przejażdżka. A, to jest... powiem ci, Vi, wiedziałem, że daleko zajdziesz, ale nie wiedziałem, że aż tak. Zapraszam na finał. Będziesz walczyć z Razorem. Profesjonal Boxer, jeden z najlepszych na świecie. Ta walka przejdzie do... My to robiliśmy na streamie, te walki i tak dalej. Zobaczymy, jak to się skończy, ale na razie nie teraz. Na razie z panem. Jak się spało? Znośnie. A ty?
Wyspałaś się? Jakieś koszmary miałeś w nocy. Krzyczałeś. Serio? Spoko. Jestem przyzwyczajona. Jak Mitch i Scorpion wrócili z wojny, to rzucali się każdej nocy. Przez wiele miesięcy. No nic dziwnego. Cokolwiek to jest, przejdzie ci. Oby. Wykombinowałaś coś w sprawie Hellmana? No jasne. Popatrz. No patrzę. No to opowiadaj. Ten klucz to jesteśmy my, nie? Przecinak to AV-ka, a śrubokręt to miejsce, w którym AV-ka powinna zaryć w piach. Na pewno się zastanawiasz, jak ją zmusimy do lądowania. Twoim działkiem. Działko się przyda do czego innego. Ten kaliber nie przebije pancerza u takiego kolosa. Zrobimy inaczej. Zaciskacz. To jest nasze rozwiązanie. Elektrownia mikrofalowa. Czemu chcesz zestrzelić AV-kę właśnie tam? Bo gdy zaryje w ziemię, będziemy musieli ją jak najszybciej zlokalizować i przejąć tego twojego gościa. A tamta okolica to ma jak najbardziej sens. Kalifornijska pustynia. Płasko, sucho i pusto. Będziemy ich mieli jak na dłoni. Czekaj, wyjaśnij mi to jeszcze raz. Klucz to jest... O nie, Boże, co ja zrobię? Tak. Przecinak to AV-ka, śrubokręt to miejsce, w którym... Dobra. No a zaciskacz to elektrownia mikrofalowa. Nasz sposób na tę AV-kę. A, elektrownia mikrofalowa. No tak. Włamiemy się do niej. Aha, na razie nieźle. A potem co? A potem walniemy w AV-kę impulsem EMP. Oczywiście. Jak tylko znajdzie się w zasięgu, doprowadzimy do wyładowania elektromagnetycznego. To jej wysmaży całą elektronikę. W ten sposób wyłączymy jej silniki. W ten sposób wyłączymy wszystko. Napęd, systemy nawigacyjne, komunikację. Nie jesteś zbyt dużą optymistką? Nie mamy pewności, że oni przelecą nad elektrownią. Nie mamy i nie musimy. Zobaczysz. Czeka nas ostra jazda, ale nie pożałujesz. Mam wszystko obczajone. Okej. Pamiętaj, że potrzebuję Hellmana żywego. Byłoby miło, gdyby ta AV-ka nie wyleciała przy okazji w powietrze. Wiem, w sumie racja. Ale i tak lepiej, żeby Hellman zapiął pasy. Jak nam się uda, to gość nie będzie miał miękkiego lądowania. No dobra, to jedziemy. Super. Wsiadaj szybko, bo zimno jest. Jak jest, kurwa, zimno? Jest jakieś lato czy coś? No, pana, ruszajmy. Kto jest właścicielem tej elektrowni? Rząd czy jakaś korporacja? A to jakaś różnica? Myślisz, że kto pociąga za rządowe sznurki? Zastanawiam się tylko, komu za chwilę nadepniemy na odcisk. Rozejrzyj się. Zasada jest prosta. Jeśli coś widzisz, to należy to do korporacji. Lubisz zadzierać z korpami, co? Myślisz? Chociaż nie. Poprawka. Rogue, Nash, Rafeni. Chodzisz na grząski teren, V? Ty po prostu lubisz zadzierać z każdym. Ma taki sens. To chyba bardzo dobrze, że jestem po twojej stronie, co? A tak z innej beczki. Najdziwniejsza rzecz, jaką przewoziłaś, to? A co? Gramy w 20 pytań? No powiedz. Zastępca dyrektora finansowego Kaukazu. Byłaś jego szoferem? Jechał w bagażniku. Martwy. Martwy? Długa historia. Może kiedyś ci opowiem. Aha. No to spoko. Dobra, jak się przewijało tę podróż, bo nie wiem. Nie mogę nic zrobić. Jesteśmy delikatnie uwięzieni. Tu robimy krótki przystanek. Aha. Okej, myślałem, że będę mógł przewinąć sobie już do samego finału podróży naszej. Skalibrujemy cię zwierzyczką. Będziesz mógł obsługiwać działko. To nam da większe szanse w razie czego. Podepnij się tutaj. Jak mam się podpiąć? Normalnie osobistym? No jak. Tylko uważaj na wtyk. Czasem nie łapię. Wpięte. Chwilka. Diagnostyka musi przejść. Cholera, błąd wyskakuje. Dziwne. Obejdę to. I w ten sposób panam za chwilę pozna Johnego Silverhanda. Na jakimś, kurwa, wygwizdowie. Gratuluję. Ej, ty masz chyba zawirusowany implant. Ten w karkowym. Mam.
Mam w głowie bioprocesor działający niezależnie ode mnie. Dlatego pewnie twoja diagnostyka to flagowała. Może. Ale żadne dane nie wyciekną z niego łączem personalnym. Twój wóz jest bezpieczny. Dobra. Wierzę, że niczego nie spierdolisz. Ale to jak ten Silverhand to skomentował, było piękne. Widzisz ten szajs tam? Puść w to krótką serię. Ja się zajmę kalibracją. Dobrze. Dawaj następny cel. Górka, górka. A, tutaj. Okej, jeszcze jeden. Ciągłym teraz. W porządku, kończymy to. Ciekawe. I co? Nie było tak źle? Kalibracja spoko, ale przydałaby ci się aktualizacja softu. Skaner, kontrolery. Jakieś dwie generacje do tyłu. Lepsze rzeczy można dostać na kabuki za pół darmo. Pomogę ci jakby co. Dobra, dobra, ważne, że działa. Ale wy musisz też pamiętać, że twoje haki są do pizdy. Zaraz zobaczysz. A ty tutaj próbujesz moralizować kogokolwiek. Będziemy mogli się rozejrzeć. Tylko się upewnię, czy okolica jest czysta. Sabotaż korporacyjnej elektrowni, atak na korporacyjny transport, porwanie korporacyjnego chłopca. Odmieniasz słowo korporacyjny przez wszystkie przypadki, czy do czegoś zmierzasz? Zaczynasz przypominać mnie sprzed 50 lat. Brakuje ci tylko charyzmy i dużego kutasa. Może jednak się dogadamy. Przypominam ci, że chcę dorwać Hellmanna nie po to, by dopierdolić Arasace. To kwestia życia i śmierci. Mojego życia. W zasadzie to prawda. Przypominam ci, że walczysz właśnie o życie przez Arasakę, ich skurwysyński tech. Więc ostatecznie kogo obchodzi motywacja? Cel uświęca środki. Zrobisz wszystko, by przeżyć. Czasami Silverhand gada do rzeczy, a czasami trochę nie rozumiem co. W porządku. Żadnych patroli w okolicy. Okej. To wielkie to kolektor. A widzisz te anteny? Każda zbiera mikrofale z satelit na orbicie. Potem to jest przetwarzane na energię. Ale anteny ciągną się wzdłuż całej międzystanówki. Myk polega na tym, że one są ze sobą połączone. Wystarczy rozregulować kolektor, a reakcja łańcuchowa załatwi resztę i każda z nich wyemituje silny impuls EMP. Ta AV-ka wleci jak mucha w sieć. Musimy tylko jebnąć impulsem w odpowiednim momencie. No to złapmy ją. Jak dotrzemy do elektrowni, ja zainstaluję obejście dla detonatora, a ty przeciążysz systemy. Panam. Jestem ciekawy, co to byśmy co tak wyjdzie się po tym. Cyckali i po prostu wysadzili tę elektrownię. Normalnie byłabym za, ale gdybyśmy ją rozpierdolili, włączą się automatyczne blokady awaryjne w każdym kolektorze. Aha. Zanim je obejdziemy, wszyscy w Night City się dowiedzą, że tam jesteśmy. Także dobry pomysł, ale to może następnym razem. No w sumie tak. Przeciążanie systemu brzmi jak coś, co chciałbym teraz zrobić. Ale to nic skomplikowanego, mam nadzieję. Po prostu ustawisz wszystko na maksa. 11 na 10, jasne, zrobi się. Co teraz? Musimy poczekać. Ruszymy tak, żeby zgrać wjazd do elektrowni z lotem AV-ki. Jasne. Okej. Czyli będziemy przeciążać systemy w elektrowni, żeby AV-ka spadła. Rozumiem. Brałaś już kiedyś udział w takiej akcji? W zestrzeleniu AV-ki? Sama? Nie. A co? Elektrownia mikrofalowa, impuls, sieć. Nieźle to wszystko wykombinowałaś. Szacun. Dzięki. To kwestia sposobu myślenia. Potrójne R. Potrójne R? Rekonesans, reakcja, realizacja. Jest tak. Brzmi trochę jak jakiś coach motywacyjny, wiecie o co chodzi. Najpierw orientujesz się, czym dysponujesz i z czym musisz sobie poradzić. Rekonesans. Potem opierasz cały plan na tych dwóch zmiennych, to reakcja. No i w końcu realizujesz plan. Proste. Jednym słowem, rozgryzłaś życie. Żebyś wiedział. Potrójne R. Niczego ci więcej do szczęścia nie potrzeba. No, może z wyjątkiem zimnego browara. O właśnie, widzisz, panam gadasz do rzeczy. Potrójne R to twój patent. A co jeśli coś pójdzie nie tak? No kurwa, to improwizujesz. A co myślałeś, że właśnie ci sprzedałam niezawodny sposób na sukces? Powiem tak, prawie się nabrałem. No brzmi to dobrze, ale jak wyjdzie, to zobaczymy. Bo coś czuję, że może się spieprzyć.
Ale to my się wdupimy do tej elektrowni, ja mam tam zrobić rozpierdziel, czy mogę to z daleka schakować na przykład i sobie tam... Chociaż nie, pewnie muszę tam guziczki jakieś ponaciskać i tak dalej. Jeżeli będzie misja po cichu, postaram się zrobić po cichu. Zaraz będziemy na miejscu. Ale wątpię, żeby mi się udało. Robimy wjazd, rozpierdalamy system i zjeżdżamy stamtąd. Trzymaj się! Może szarpnąć! Przygotuj się! Okej, jestem gotowy. Tam o człowieku. Drony! Zajmę się nimi! Zdejmij te gówna, zanim nas ostrzelają! Wystarczy! O wszystkie? Okej. Pod warunkiem, że się pośpieszymy. Czemu ona jeździ dookoła? Aha. Ojej. Znajdź panele. Ja podpinam detonator. Szybko! No dobra. Mamy panele. Ojej. Nieźle daje nam to w kość. Takie przeciążenie. Oj, mogę z tego nie wyjść chyba cało, coś mi się wydaje. Tylko spokojnie. Cholera pana, nie wiem czy nie przegięliśmy. Te żyjesz. No niezłe jaja się zaczynają ze mną dziać, także... Wszystko mruga jak oby wszystko było dobrze. Zajebiście. Bo jeżeli... Zjeżdżajmy do nas z O nie, już jest dobrze z Wichy, bo tak mi się przynajmniej wydaje. A te tabletki, które wziąłem, to chyba nie były te śmiertelne, tylko te pomagające mi. Spierdalajcie stąd, zanim coś się stanie z chipem. Dzięki za dobrą radę. Już miałem urządzać tu piknik. Wiesz, kocyk, kremik, kiełbasa, parawan. Ty może... Johnny? Okej, okay. Johnny. Co jest z nim? Okej, okay. Jest okej. Okay. Kurwa. Spierdalaj stąd. Nie było najczyściej, ale dobrze poszło. A co z detonatorem? Działa? Jest git, nawet nie gubi zasięgu. Odjedziemy stąd na tyle, żeby impuls nam nie przypierdolił. No tak by było najlepiej, żebyśmy my czasami tym nie dostali. Stamtąd dobrze widać przekaźniki. Zaczekamy na nią. Dobra. Dalej słyszę to skwierczenie, nie? Masz. Zawsze chciałem nacisnąć taki wielki czerwony guzik. Ale będziemy wiedzieć kiedy. Nie martw się, zobaczę ją. Odpalisz impuls, jak dam ci znać. No dobra. Orientują się, co ich zmiotło z nieba. A tak swoją drogą... Niedługo pierdolniemy w wartą miliony eurobaksów własność Kangtao. Jak się z tym czujesz? Zdecydowanie potrzebuję tego pierdolnięcia w moim życiu. No i to właśnie chciałam usłyszeć. Nieźle. Nieźle, moi drodzy. O, ciekawe. Czekamy sobie na fałkę. Cisza. Szum miasta. Ludzkie głosy. Zapachy. Nie ma tego. Znikło. Nawet wiatr tylko tę pustkę potęguje. Zapomniałem już, że cisza w ogóle istnieje. Ale z zapachami to jednak przesadzasz. Kojotów nie czujesz? Serio? Myślałem, że to twój odświeżacz w samochodzie. Wal się! Lepiej się teraz skoncentruj na wypatrywaniu tej afałki. Tam coś leci, moi drodzy. Nie wiem, czy to jest to, ale mam taką szczerą nadzieję, że to już jest to. Leci! Od strony Pacyfiki! Dobra, przygotuj się. Jeszcze chwila! Jeszcze! Teraz! No to bum! Cholera, co jest? Co jest gra? Kurwa. Dostała! A ona tam gdzieś była, dobra. Ja tam w lewo patrzyłem, bo tam coś lata dużo tego.
Panam, silniki ciągle działają. Kurwa, ucieknie nam! Nie ucieknie. Musimy ją dorwać. Czekaj chwilę. Panom, co ty... Co tu się odwala? O kurwa. I tak to się robi! Traci wysokość. Mamy bydlak. Ale Hellman miał być żywy. Oni mu wyjebali z wyrzutni rakiet. Co oni robią? Nie ma szans, żeby się utrzymała w powietrzu. Będą musieli lądować awaryjnie, albo się rozbiją. Wyłapałeś to? Ognia, a pałka. Nie widzę oznaczeń. Tracą wysokość. To Lynch i Skorpion. Co oni odpierdalają? Przy generatorach. Jedź za nimi. Zaraz ruszam w twoją stronę. Może problem baterii sam się... Nie zbliżajcie się do afałki, powtarzam. Nie zbliżajcie się do afałki. Po drodze, bo zacznę zabawę bez ciebie. To Kang Tao, poczekajcie na mnie albo spierdalajcie stąd! Tam chcą im pomóc, ale nie wiedzą, że to korpus. To jest kurwa samobójstwo! Impuls zakłóca nadajniki. O kurwa. Nie słyszą mnie. To nie fajnie. Mam trójkę na radarze. Drony? Tak. Przygotuj się. Chcą nas powolnić. Musimy to ominąć. Musimy dotrzeć do Mitcha i Skorpiona. O kurde. A, tak mogę sobie przybliżać. Okej. Okay. Kurwa pana, mam problem. Coś się zaczęło. Wysiadło wspomaganie. Naprawię to, trzyma się przez chwilę, jedziemy na autopilocie. Zaciął się stopnicy. Kurwa, siedzą nam na ogonie. Wiem! Jak ona zamierza to naprawić śrubokrętem? Jeszcze chwila! Kurwa! O nie. Nic mi nie będzie, okej? Okay? Powinno już działać. Przynajmniej przez chwilę. Chwila powinna nam wystarczyć. Postrzelili ją, to źle. Bardzo źle, ale my już jesteśmy przy afałce na szczęście, więc... Oby się wszystko udało. Ale długo leci. Mamy to. Za tamtym wzgórze! Mamy je z głowy! Kurwa! Panam, wszystko okej? Okay? Pierdolony rykoszet! Dasz radę? Spoko, przeżyję. Oby. Ej, ziom! Gdzie jesteś? Halo! Jasne! Nadawajcie na otwartym kanale w pobliżu wraku, bo może jeszcze się was nie spodziewają! Ja pierdolę! Coś się stało. Słyszałeś te strzały? Im się coś musiało stać. Sprawdźmy to. Jest wrak. Ale nie widzę ani Skorpiona, ani Mitcha. No. Chyba przeterminowane. Ach. Mogę mi dać swoje zawsze. Podepnij się do drona. Zeskanujemy okolice. Musimy wiedzieć, co się dzieje. Nie wykryją nas? Włączę maskowanie. Ich skanery są wysmażone, niczego nie zauważą. No to lecimy dronem w takim wypadku. Mhm. Jeśli oni dorwali Aldehaldos, jeśli Mitch i Skorpion nie żyją, to ja... Wiem. Wpięty. Przejmuję sterowanie. Tutaj łap to skanowanie. Przykro mi. To twój klan? Aldehaldos. Tak. Wszyscy nie żyją. O mój Boże. A jeśli? Jeszcze niczego nie wiemy na pewno. Drony bojowe mają aktywowane systemy uzbrojenia. Mogę go zeskanować? Kang Tao Android. Zabezpieczyli teren. Czekają na posiłki. Nie mogę tego poskanować, o co tu chodzi?
Mam poskanować jeszcze przy poszukiwaniu Mitcha. Nie jest dobrze, Vi. To Mitch. Jeszcze żyje. O. Czyli mają ich. Rozstawili wyrzutnie. Rozniosą nas na strzępy, jak się zbliżymy. Aha, to jest Mitch, okej. Może. Ale trzeba by się tam przedostać. 5 kangów do patrolu. Dobra, udało się wszystko zeskanować. Myślałem, że się nie uda na początku, bo zacząłem mieć problemy z tym. Ale okej. Gdyby nie te pieprzone zakłócenia, ostrzegłabym ich. To przeze mnie. Po co oni jechali za tą AV-ką? Matuły! Posłuchaj, widzieliśmy Mitcha. Pewnie mają też Skorpiona. Znajdziemy ich i im pomożemy. O ile jeszcze żyją? Żyją. Wszystko będzie okej. Pamiętaj o wyrzutni. Rozniesie nas, jak podjedziemy. Jesteś ranna, nigdzie nie idziesz. Nie, chrzań, to tylko zadrapanie. Ogarnijmy te wyrzutnie, ja spróbuję... Nie! Zostaniesz w wozie. W takim stanie mi się tam nie przydasz. Kurwa, Vi, tam są moi ludzie! Posłuchaj, jak tylko będziemy mieć wyrzutnie z głowy, dam ci znać. Wjedziesz tam i pomożesz mi załatwić resztę. Gra? Tak jest. Szefie. Ja mam tam sam wjechać i ich rozjebać? Nie, przynajmniej osłaniać stąd. Dobry pomysł. Ruszamy. Czekaj, pod B. Ja nie mam... Dajcie sekundę. Czy ja nie mam żadnej lornetki? Ani nic w ten deseń? Rozłożyć tunik elegancko. Mogę go zdjąć? Mogę. Jak założę to? Też. Dobra, ja potrzebuję tumiku. Tumiku, tumika. Whatever. Whatever. Pozbądź się wierzyć pokonanej operatorów Kang Tao. Okej. Zajebiście, że się podpaliłem. Aha. Dobra. Jeden zdjęty. Brońkę zabieramy. Kurde no. Jeszcze coś mi na plecach biegnie. Ała. Aszura jakaś. Komponenta, amunicja do snajperek. Nice. Komponenty. Dobra, zdech. Następny. Ktoś do kolekcji jeszcze? Czekajcie, bo to za mało im zadaje. Oni tak już o mnie wiedzą. Więc zdejmijmy tłumik. Ekwipunek, poczekajcie. Pistolet sobie zamienię za... Pistolet maszynowy. 23, ten ma 66. 90, 8 i 3, a to jest pistolet maszynowy. Karabin precyzyjny 66, karabin snajperski 187, a na 274, oh five. Ten z generacji trzeciej. Pokaż mi to. Z tego strzelałem ostatnio. Zdecydowanie lepiej działa. Aha, jak trafiam go w głowę. Jest oślepiony. Very nice. Aha, czekaj, bo te... To teraz będzie mnie cały czas skanować, mnie znajdywać. Okej. Kurde.
A ja tu nie miałem chyba podchodzić, tylko... A jednak miałem tu podejść, bo byłem ciekawy właśnie, czy mam skorzystać z tego komputera, czy mam je rozwalić? Ale chyba mogłem je rozwalić, albo... Jadę do ciebie! Albo właśnie zrobić coś takiego. Dobra. To mamy porobione. Cyk. Cyk, jest panem, okej. Okay. Wejdź do AV-ki. Otwórz. Będzie helm w środku. Odsunąć się! Odsuńcie się i rzućcie broń! Albo go zastrzelę! Powtarzam! Spokojnie. Jeszcze nie jest za późno, żebyśmy wszyscy wyszli z tej sytuacji żywi. Wezwaliśmy posiłki! Gówno, prawda! To twoja ostatnia szansa. Nie musisz to dzisiaj zginąć. Dogadajmy się. Dlaczego mam ci wierzyć? Panam! Zamknij się! Strzelaj! Posłuchaj. Tu nie chodzi o ciebie. Puść go, poddaj się i mów, gdzie jest pasażer tej AV-ki. Ja nie wiem, gdzie go zabrali. Kurwa, kłamie. Tracę cierpliwość. Masz parę sekund na decyzję. Wkrótce zjawią się tu nomadzi z Aldecaldus. Pojechali na zachód, w stronę tej stacji benzynowej, ale nie daję gwarancji, że tam wciąż są. Pamiętasz akcję z konwojem? Kurwa! Panam! O cholera. Okej. Okay. Wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Matule pierdolone. Oberwałaś? Czekaj no, opatrzę ci to. Nic mi nie będzie, chodźmy stąd. Nie zdążyliśmy się wycofać, panam. Błyskawicznie się przegrupowali i zaczęli pruć rakietami. Straciłem wszystkich ludzi. Wszystkich? A Skorpion jest tu? Mitch? Czy on... On żyje, tak? Pana, przykro mi. Nie zdążyłem. Nie. Jesteś pewien? Nie. Skorpion i reszta... Żałuję, że nie zjawiliśmy się wcześniej. To byli świetni ludzie. Najlepsi. Nie musieli tu dzisiaj zginąć. Powinnam była go powstrzymać. Próbowałem. Ciebie też by nie posłuchał. Nigdy nas nie słuchał. Uparty sukinsyn. Skoro byliście w okolicy, to pewnie też z powodu tej AV-ki. Potrzebujecie czegoś? Andersa Hellmana. Muszę dotrzeć do człowieka, którego przewozili w tej AV-ce. Pilot mówił, że pojechali na zachód. Tak, zabrali go ze sobą. Naszymi wozami. A pilot mówił prawdę. Tam jest stara stacja. Pewnie szukają sposobu na zawiadomienie centrali. Czyli to wyście jej przygrzali z EMP? Próbowaliśmy was ostrzec, ale nie byliśmy w stanie się z wami połączyć. To co teraz, Bi? Pojadę za nimi. Zostań z Mitchem, ja sobie poradzę. Jadę z tobą. Obiecałam, że ci pomogę. Poza tym te skurwysyny zabiły Skorpiona. Nie odpuszczę im. Nie dyskutuj z nią, Vi. Nie ma sensu. Jedźcie. Ja zwołam ludzi. Zajmiemy się wszystkim. Zostawimy ci mój wóz na wszelki wypadek. Tylko pilnuj działka, bo czasem się zacina. A my weźmiemy motocykle. W porządku. Jeśli dotarli do tej stacji, to pewnie czekają tam na swoich. Lepiej się pośpieszcie. Ale panam... No? Odbierzesz ten wóz, prawda? Obiecuję. Zbierajmy się, zanim przyślą tu jakieś służby ratunkowe. Ciekawe, czemu się zdecydowałaś ze mną jechać dalej? Chodzi o zemstę? Czy to ważne? Chcę dorwać skurwieli, którzy zabili mi przyjaciela. Ale też mam umowę z tobą. Poza tym beze mnie nie dasz sobie rady. No tak. Dzięki. No, nie byłbym tego taki pewien. Jej, pośle do piachu, Vi. No to siedzimy w tym razem. Do samego końca. Wiesz co? W porządku jesteś. Pomogłeś mi z naszym, pomogłeś mi z Mitchem. Na mój gust to ja ci wiszę przysługę. Znajdę ci tego Hellmana. A, czyli tak to wygląda. Spłacasz dług. Nie. Nomadzi zawsze pomagają swoim. Jestem swój. Dobrze to brzmi. Jedziemy na tę stację. Mam nadzieję, że znasz drogę na skróty. Mhm. No dobra, moi drodzy. Skoro tak... No to jadymy. Chciałem zakończyć ten odcinek, ale nie zrobię wam jeszcze tego. Znajdziemy tego Andersa Hellmana. Skorpion mówił, że Nate Seed mnie rozczaruje, wiesz? Tak dobrze cię znam. Być może lepiej niż ja siebie.
Mówił, że jak już będę miała dość miasta, to zgarniemy jakiegoś kampera, nakupujemy żarcie w puszkach i pojedziemy nad Crater Lake. Masz ochotę? Słyszałem, że pięknie tam jest i że na dnie podobno wciąż leży wóz Ryana Dimera. Kogo? No tego korpa, który zakosił jakiś prototyp. Militechowi chyba. Nie pamiętasz? Ścigali go przez 3 stany. Potem wyłowili trupa z jeziora. Strzelił samobuja? Wątpię. Myślę, że przygrzali mu wirusem. Stracił kontrolę nad wozem. Pewnie zanim się utopił, to się udusił. Ujebano. Ale przez chwilę przestałaś myśleć o smutnych rzeczach, co? Okej, moi drodzy. Mała przerwa dla mnie musiała być, ale już wracamy do jazdy za panem w kierunku stacji za Andersem Hellmanem. Zobaczymy, czy uda nam się go w tym odcinku pojmać już. O, zatrzymaliśmy się sami, ciekawe. Patrole, rozstawili się tutaj. Widzę. Hellmana pewnie trzymają gdzieś pod kluczem. Ale wi. Jedna rzecz. Czy ja mogę? Nie mogę. Chciałem sprawdzić, czy mogę sobie założyć tłumik na snajperkę, ale nie mogę, więc jebać to. Dystrybutory są w niezłym stanie. To mi nie wygląda na nieczynną stację. Sukinsyn mogły wezwać transport. Zorientujemy się. Szybko. Ktoś widział? Przejmij kontrolę 4. Okej. Nie wyjdziecie z tego żywi, chłopki. Ła. O kurde, co tu się dzieje? Oj. Na chwilę zginę. Dobra, czekajcie, momencik. Bo ja miałem jakieś granaty przy sobie, te nowe, prawda? Ja sobie jakieś granaty wytworzyłem. Granat zapalający czar właśnie, chcę go wypróbować. Jak on będzie działał? Zajebiście! A, bo to są... O Boże, kochany. Chyba walę mu po 400, on jeszcze żyje? A, nie mogę go trafić. Dajcie mi sekundę, muszę go trafić. A samo mi użyło tego leczącego rzeczy, leczącej rzeczy. To za wieżyczka zajebana. Ej, widzicie, moi drodzy, tak to wygląda właśnie w momencie, kiedy... Nie wiem, czy ten karabin będzie lepszy od tamtego? Aha, no to nie będzie lepszy ewidentnie. Kurde mać, no co tu się dzieje, czekajcie. Może ten? Fujki nie mogą nam zbiać. No dawaj. Wycofuję się! Dostał coś? Chyba nie. Teraz dostał na pewno, 240. Ale czy on to przeżył? O Jezus, dobra, denerwujecie mnie.
Zdychaj mi, nie denerwuj. On chyba nie żyje tam. Jo. Zdecydowanie zdechł. Ale chcę po nim te komponenty sobie zebrać. Netrunner. Weźmiemy, to się może przydać. O kurka, górka, nie tu chciałem. Mogę? O, mogę. Dobra, dobra, pana, nie przejmuj się. Damy radę zaraz ich złapać wszystkich. Zniszczone ubrania sobie weźmiemy. Gdzie jest reszta tych gagatków? Proszę się poddać! Czy mogę tu wejść? To są przeszkody, okej. Okay. Whatever. Jestem w środku. Herman musi tu być. Poddaj się! Kurwa, ile ty masz życia, człowieku? Długo się przeładowuje tą broń. O kurwa, ty, rzuciłem granatem w jego granat, czajcie to? Gdyż jestem porażenie, to jeszcze się podpaliłem. Unikam! Zdychaj. Biorę wszystko. Czy mogę zrobić coś w tej wieżyczce? Chyba nie. Idę to sprawdzić. Kurde, chciałem go złapać, nie dałem rady, nie zdążyłem. Co się dzieje ze mną? Dobra, dopalacze zebrane, wszystko elegancko. Ktoś jest na zewnątrz w ogóle. Gdzie jest Hellman? Hellman jest mi potrzebny. Na dole? Gdzie oni się strzelają? Czy mogę otworzyć te bramy? Aha, użyj siły 16, no to fajnie. O, jest poważnie. Nie wyjdę tędy? Co tu się odwala? Przebuguje się na drugą stronę? Kurwa macie, co ja mam teraz zrobić, jak tu nie mogę nigdzie przejść? Może tu? Komponenty. To zawsze fajna rzecz. Nie strzelaj! O, jest, handlarz bronią jakiś. Kim ty jesteś? Marty. A to moja stacja. Pierdolone korpy wjechały tu jak do siebie. Zajęli wszystko. Mnie zaprosili tutaj i zatrzasnęli drzwi. Nie wyglądasz na przejętego. Powiedzmy, że to nie moje pierwsze rodeo. Za każdym razem pył opada, problemy znikają w ten czy inny sposób, a ja... Ja otrzepuję gacie i wracam do roboty. Przywieźli ze sobą człowieka, którego szukam. Cywil. Musiałeś go zauważyć. Ślepy nie jestem. Gdzie go trzymają? Stary warsztat. Na górze jest służbówka, tam go pewnie zadekowali. Dzięki. Lepiej się stąd nie ruszaj. Nie zamierzam. Okej, stara. Wiem, gdzie trzymają Hellmana. Idę tam. Dobra. Czyli, aha, tu gdzie byłem, tylko prawdopodobnie musiałem z nim pogadać, żeby się dowiedzieć, gdzie jest Hellman. A, ten mnie gdzieś widzi. Dobra, pałuj się, gościu. A, tutaj, ty, faktycznie. Pewnie znalazłbym go sam, ale... Chemia, coś tutaj. Ty, dobra. A jeszcze to. Kto cię przysłał? Ej, spokojnie. Musimy pogadać. Pracujesz dla Yorinobu Arasaki? Masz mnie ściągnąć z powrotem, czy... Już nie ma gdzie uciec. Miesz, nikt mu nie pomoże. Żałosny szczur. Ucisz go. Nie przypadł ci do gustu, co? Tak jak ty jemu. Cwaniak jeszcze nie wie, że ciebie powinien się bać bardziej niż Arasaki. To nic osobistego.
Miałeś dać znać Takemurze, kiedy znajdziesz Hellmana. Racja. Zadzwonię do niego. A czy teraz, jak ja zadzwonię do Takemury, że mam Hellmana i się z nim spotkam, to znaczy dalej będę musiał z nim spotkać, czy już nie? Tylko pamiętaj, masz Hellmana, a to ostatnio bardzo cenna waluta. Postaraj się na tym coś ugrać. Takemura uratował mi życie. Bo miał w tym interes. Teraz też chodzi tylko o biznes. To nie jest twój kumpel. Pewnie ma rację, Johnny. Takemura, mam dobre wieści. Ale ciekawe, czy będę mógł dalej kontynuować... Co powiedział? Żyje, żyje. ...zadania dla Takemury. Zbyt rozmowny. Zabieram go teraz do Sunset Motel. Przyjadę tam. Przytrzymaj go do tego czasu. Tak zrobię. Do zobaczenia. Okej, moi drodzy. Cóż, ja mam Hellmana. Przewiezienie jego i jakby resztą rzeczy z nim związanych zajmiemy się już w następnym odcinku. W tym to było na tyle, tak więc jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapę w górę, suba oraz komentarz i widzimy się już następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.